Przedsiębiorstwo filmowe Widmokrąg demonstruje bulwersujący obraz ze świata makabry. Tajna broń doktora Drankensteina. Tej nocy doktor Drankenstein nie posiadał się ze szczęścia. Oto bowiem po latach znoju i wyrzeczeń rozwiązał wreszcie problem, jakże ważki zarówno dla niego, jak i dla całej ludzkości. A więc kolejny sekret padł właśnie moim łupem. Już wiem, jak otrzymać papier śniadaniowy. Odtąd pieniądze przeznaczone na posiłki poranne będę mógł w całości zużytkować na moje kolejne epokowe wynalazki. A co z obiadami i kolacjami, doktorze? Wynocha matele! Zaproponował doktor Drankenstein i uzupełniwszy płyny w organizmie, udał się strudzonym krokiem na zasłużony odpoczynek. A kiedy znużony wreszcie przysnął, ukazała mu się we śnie zagadkowa wizja. Listwo, ojczyzno moja, ty jesteś... Ty jesteś umówiony, doktorze, z kimś o 17:00. Wstawaj szybko, bo się spóźnisz. Precz mi z tymi kończynami, ty trepie. Dobra. Eins, zwei, drei. O co chodzi, herdydurkę? Spasiba, wracz Drankenstein, za to, że znalazł pan dla mnie chwilkę. Pozwoli pan, że na wstępie powiem kilka słów o sobie. Urodziłem się... To widzę. Na Uralu, a tutaj wlądowałem jako dwuletni malcik. Z tego okresu pamiętam tylko, jak matka, usypiając mnie, śpiewała tęsknym głosem nad kołyską. Uralu, czy ci nie żal? Dzisiaj matki już nie ma. A ja interesuję się strzelectwem kulowym. To właśnie dwa okazy z mojej ulubionej kolekcji Rogacz. Rzeczywiście, niczego sobie. Śród... Mówił pan, że kule. Śród nocnej ciszy grasuje tu bardzo wiele band. A ja jako przywódca kontrabandy... Czyli takiej bandy, która zwalcza inne bandy. Sam lepiej bym tego nie wyraził. A więc ja, jako przywódca kontrabandy, chciałbym zapewnić bezpieczeństwo moim ziomkom! I dlatego mnie można by wraz skonstruował niezwyciężonego potwora! Ponieważ moja kontrabanda nie jest niestety aż tak liczebna ja, ażeby mogła sprostać wszystkim opryszkom i rabusiom. Herdydurkę! Herdydurkę! Proszę zgłosić się za tydzień. Tak toczno, wracz Drankenstein, danke won. Volkswagen! Słucham! Volkswagen do mnie! Przecież powiedziałem, że słucham. Bardzo ciekawe wiadomości. Ja też mam bardzo ciekawe wiadomości. Biegiem tu do mnie, cymbale. Dobra. Skoczysz mi na złomowisko i skombinujesz 50 kg stali damasceńskiej, a następnie polecisz na cmentarz i wygrzebiesz mi świeżego truposza, tylko żebym miał ze 2 metry z hakiem. Hak? To się prędzej znajdzie na złomowisku, doktorze. Precz mi stąd, ciemna maso. Dobra. Volkswagen do mnie. Gazem. Co robisz, półprodukcie? No, przecież sam pan powiedział, że gazem, no. Zostaw to tłumoku i bierz się do robota. Wszystko już jest gotowe. Wystarczy go tylko ożywić. Chyba coś się stało, panie, bo biją na alarm. No jaki alarm? To on po prostu ma serce jak dzwon. Resztę zresztą też. Włączaj. Przypatrz mi się uważnie. To moje najwspanialsze dokonanie. Grobokop. Dlaczego? Bo nie dość, że grobokop jest nie do pokonania, to jeszcze do tego po unicestwieniu ofiary chowa ją. Ale on się przecież w ogóle nie rusza. Bo on się rusza tylko wtedy, kiedy zabija. Tak. Kiedy zabija? Kiedy usłyszy jakiekolwiek słowo w języku obcym. A jaki to jest język obcy? Taki, którego on nie rozumie. Na przykład? No, na przykład... Wzrost, policję! Nie!
wie? Goni go, panie doktorze, po podwórcu. Pewnie go zaraz dopadnie. Już go ma. Szedł go, spadłem dwa razy w ciebie i utłukł jak feplujkę. A teraz wychował dół i go chowa. Chyba lepiej z nim nie grać chowanego. Ciekawym, czy coś o tym powiedzą w dzienniku. I na zakończenie wiadomość z ostatniej chwili. Dziś w godzinach porannych w miejscowości Hantle Wielkie, w nieustalonych jak dotąd okolicznościach, zaginął nigdy nie przyłapany na gorącym uczynku, choć od lat podejrzewany o kontrabandę na olbrzymią skalę, Oberleutnant Hans Dydurke. Na miejscu zdarzenia jest już nasz reporter. Halo, Walter, co o tym wydarzeniu mówią mieszkańcy Hantli Wielkich? Jakie są ich komentarze? Co pani sądzi o Herr Dydurke? To był bardzo zacny człowiek. Wszyscy go kochali i nikt by mu krzywdy nie zrobił. Stale pomagał mi, moim dzieciom. Bo to były jego dzieci, ty. Bo ty nie byłeś w stanie. Tak naprawdę to były moje dzieci, ale nie o to chodzi. Po mojemu to jego zabili. I bardzo dobrze, panie redaktorze, bo to był okrutnik, jakich mało. Do tego stopnia, panie redaktorze, że bił w domu nawet monety. A więc, jak sama słyszysz, Rozo, komentarze mieszkańców Hantli Wielkich nie są w żadnej mierze jednoznaczne. Ile głów, tyle opinii, czyli jak mawiali starożytni Rzymianie, quod capita, tot sensus. Czytał Maciej Gudowski.